tak w ciągu 15 lat mojego malowania, to jest moja czwarta wystawa w Gdyni. No niestety nie mam szczęścia do pogody, bo kiedy była ostatnia wystawa, to zalało Gdynię. Dzisiaj zasypało. Podejrzewam, że też wiele osób nie przyjdzie na tę wystawę. Nie dotrze już. Dzwoniło do mnie kilka osób, że nie mogą się dostać, bo są takie korki. No coś mogę powiedzieć o wystawie. Są to prace przeważnie z zeszłego roku. W tym roku już namalowałem kilka obrazów, ale zbyt mokre, żeby je tutaj zamieścić na wystawie. Coś mogę powiedzieć jeszcze o samych tutaj obrazach. Tytuł tej wystawy jest Samotność żeglowania, więc są to przeważnie żaglówki, tematy marynistyczne. Ktoś mi ostatnio powiedział, że jest tyle pięknych miejsc w Gdyni, a ty wciąż malujesz tylko te żaglówki. To nie jest prawda, bo ja maluję również Gdynię. Prawie cały swój grabówek obmalowałem. A jeśli chodzi o żaglówki, to nie wiem, czy to są do końca żaglówki. Ja troszeczkę inaczej to pojmuję, ponieważ piękne żaglówki to malował Monet, prawda, Turner, no kilku innych malarzy. Te żaglówki dla mnie to są takie istnienia ludzkie. To jest pokazanie istnienia ludzkiego. I choćbym, nie wiem jaką burzę namalował, nie wiem jakie chmury, to i tak te żaglówki nie toną, one po prostu zawsze płyną, bo no, żywioły są tylko, a my po prostu będziemy zawsze. I chyba tak tą wystawę należałoby odczytać. Jak pracuje Jerzy Stachura, malarz? Ja maluję dość szybko. Maluję tak około 250 obrazów rocznie. Myślę, że to nie jest za dużo, ale też nie mało. Staram się, żeby obraz po prostu powstał w ciągu jednego dnia. To znaczy, najlepiej gdyby to przy jednym posiedzeniu, ale jest tak, że po południu muszę go dokończyć, bo niestety brakuje trochę godzin. Maluję impastem, maluję olejem. Jakiś czas temu malowałem akrylem. Robiłem sobie taką przerwę ze względów zdrowotnych, bo coś z tym olejem nie do końca jest, nie za bardzo to na moje zdrowie działa. Natomiast no, akryl jest inny, ale olej jest chyba też najpiękniejsza farba, jaką można malować. Jest to i duża przyjemność, i duża walka, bo to jest dość ciężki materiał, ale za to bardzo wdzięczny. Staram się, jak zwykle, malować tematy marynistyczne. Jest to nieskończoność po prostu. Niektórzy mówią, że gdzieś tam powielam. Nie, ja nie powielam ani jednego obrazu. Każdy jeden obraz co innego oznacza. Jest to inny wiersz, inny poemat. Każdy obraz można inaczej odczytać. Natomiast od czasu do czasu gdzieś na plenerze maluję po prostu pejzaże. No czasami, jak to się mówi, muszę zmustrować. I gdzieś tam się właśnie po mieście włóczę i jakieś tematy miejskie po prostu powstają. Grabówek, może, czy pojawi się jakiś nowy temat? To znaczy ja cały czas szukam, to znaczy może nie tyle tematu, tylko po prostu cały czas szukam jakieś nowych rzeczy, nowego wyrazu, po prostu oczywiście, bo to gdzieś tam, gdzieś można, może jest morzem, żaglówki są żaglówkami, niebo jest niebem. Szukam jakiejś innej formy wypowiedzi, ale też innych technik. Jeżeli ktoś się dobrze przyjdzie, to zobaczy, że jednak
Każdy obraz jest inny, no może nie każdy, ale że jest malowany trochę inną techniką, że są takie okresy, gdzie coś nowego zaczyna się dziać, ja to w jakiś sposób wykorzystuję. Potem znowu coś nowego powstaje i tak to po prostu trwa.